Hello, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z GTA. A dzisiaj chciałem trochę popracować znowu nad popularnością mojego klubu. Może bym dostał jakieś nowe misje, ale ochroniarz napisał mi jakiegoś dziwnego SMS-a. O, właśnie takiego, jak widzicie teraz w prawym dolnym rogu. I pojawiła się niebieska kropka, że i w ogóle nie wiem, o co to znaczy, więc idę i to teraz sprawdzę. To jest ten typek. Aha! Ja go mam po prostu wziąć i wywalić z klubu. Serio? To tylko tyle było? A, zwiększyła się popularność klubu przez to. A, czyli... Rozumiem. Ktoś sobie... To nie jest tak, że w tych klubach w ogóle tak zawsze robią? Że wymiotują ludzie? Którzy przesadzą, bo na pewno są tacy, którzy przesadzają. Trudno. Zwiększyła się popularność, misja zakończona. I teraz tak, to koniec, żegnam się i tak dalej, i tak dalej. Jamy na kompa trochę pograć tutaj. Przedać dobra. Mam wszystkie dobra uzupełnione? Nie, sprzęt sportowy nie jest do końca zrobiony. Halo, 24 na 100. Zarządzanie magazynem, sprzęt sportowy. No tak, nie. Czy chcesz przydzielić? No chcę przydzielić. Bo co? No bo... Tutaj też bym chciał przydzielić ich więcej, ale no nie ma, no dobra. To mam już prawie tutaj zebrane, jak widzę. Ale ten sprzęt sportowy właśnie. No to niech się robi, a my... Wypromujemy nasz klub. Obecny tłum nie mamy, a chcę, żeby był ścisk. Bo tak. Jaki masz pomysł? No. Tak. We got some suits circling right now. Move them off and people will start coming here again. Dobra. Niszczymy pojazdy deweloperów. To co? Opresor, nie? A jak żeby inaczej? Polecimy do tego, który jest tutaj trochę daleko. Bardzo daleko jest. Nie wiem, w jaki sposób mógłbym zniszczyć te pojazdy. Użyj baseballa lub innych silników. No. Chyba nie miało to działać w ten sposób. To chyba słyszymy się za chwilę. Dobra. Wracamy do jeszcze jednej próby wypromowania klubu. Tamtej coś nie wyszło. Był jakiś lag. A tutaj... Dobra, powiedziałeś. Dajemy się tam, gdzie mamy się udać. W poprzednim nam nie wyszło, bo był lag, tak jak mówiłem, i coś się zepsuło. Nie było mnie słychać, to nagrywam jeszcze raz po prostu i no. To lecimy po prostu, tak. Tam pozostawiamy już za nami. O tak, udaj się do El Burro Heist. To się udajemy, a co? Ej, halo. Nie trzymałem tego guzika, gdy leciał cały czas w górę, teraz rozumiecie, że sam leciał opętany opresor. O. Ale fajny domek, nawet mógłbym taki mieć. Tylko... Tu jest niby napisane. Nie patrzę. Wbijamy. Wyremontowałbym sobie ten taki domek. Taka fajna tam weranda w ogóle był. Tarasik taki. To jest. A? Tej misji chyba jeszcze nie robiłem. Tylko w mieszkaniu pobrała policja z tą armorą, jeśli wejdziesz w obszar widzenia kamery. Ten nieżywy ziółtek chyba. Kamera tu patrzy teraz.
obkręć się. Obkręć się! Odwróć się, kamero! Dobrze. To jest jego sprzęt tutaj. Ale Aram się włączył. No trudno. Trudno, ja nie robię tego na cicho, nie poddam się. Bez walki. W ogóle kto umieszcza kamerę? Wysyłamy wirusa. Nie ma innego wyjścia. Tego nie zrobić. Wchodzimy z mieszkania? Nie mogę tego rozwalić czymś? Nie mogę. Nie mam broni w ogóle. No i dobra, coś się stanie? Co się stanie? Policja się stanie. Ale opresorem się wszędzie ucieknie. Okej. Udaj się na miejsce spotkania. Mam wrażenie, że będzie to krótki odcinek. Bo tak opresorem latam szybko, wszystko szybciej wychodzi. Czemu mi namierzaj? A, on jednak żyje. Dobra, odzyskujemy ten aparat. Jaki by nie był. Dawaj, podnoś, podnoś. Dobra. Wynocha! Nie byliście zapraszani. Tak jest, tacy jesteście. Czekamy w policji w tym momencie. Ale myślę, że to będzie zwiększenie w ogóle już popularności. Siema. Chcecie coś z iPhone'u? Chcecie coś ze sklepu Rena? Ren Merch i te sprawy? Dobra, mrugają gwiazdki. Proszę, proszę, już. Żebyście zamrugały się, no. Dawajcie. Nocne wieżowce, nocne wszystko, zabawa, entertainment i te sprawy. No, please. Co tak długo uciekam? Może dolecieć z powrotem do tego klubu nocnego. Naprawdę. Może poprawmy ten mikrofon trochę wyżej. Oho, teraz będzie dobrze, będzie bardzo dobrze. Nie wiem, ocenicie. O, okej. Okay. Dostarcz aparat do klubu nocnego. Okej. Okay. Może to ja muszę robić takie wyzwania? Przecież to on jest moim tym pracownikiem. Yeah, misja zakończona sukcesem. Nie to co tamta, no spoko. Tamta była dziwna. Ale. Myślę, że to nie koniec, bo ja tutaj i tak zbieramy zasoby. Więc widzimy się, słyszymy się, nie widzimy, ale słyszymy się za chwilę. Tylko zobaczmy, ile mamy tutaj tego paska popularności. Już prawie full. Myślę, że dzisiaj dobijamy to na fulla. W ogóle dobra. Wracamy do promowania klubu. W ogóle czas mi leciał do przodu. Ale nie rozumiem. Coś się zbugowało przez chwilę. Ale promuję jeszcze raz ten klub. I mam nadzieję, że... Wsiadamy do buzarda. Mam nadzieję, że teraz zapełnię cały pasek popularności w końcu. To tam na dachu zaparkował zamiast na środku ulicy. Halo. Halo. Korzystaj ze schodów. A i teraz skorzystaj z drabiny. Ale też nie pamiętam, żebym coś robił z buzardem. Więc może być ciekawie. A będę ulotki rozrzucał. A to chyba robiliśmy. Ale ja chcę zapełnić ten pasek. Ja nie robiłem tego sam nigdy, więc... Let's go! Sygnał globalny nie interesuje mnie, gdyż jestem na sesji dla zaproszonych. Szukany system. Dobra, idziemy rozrzucać ulotki. Idziemy albo lecimy.
jak kto woli. Trzeba. Macie, sypiemy z tego wszyscy ładny księżyc. Nie chcę mi się patrzeć na mapę, gdzie mam bliżej, więc lecę jak mi wygodnie. Dobre podejście? Nie wiem. Ale przeżyjemy, przeżyjemy. Przeżyjecie ze mną te kilka chwil dłużej. To wam szkodzi. Interakcja z widzem. Poznajemy się i tak bardziej. Tak bardziej i tak bardzo. Uhu. Stanę się jąkać kiedyś. Zrobię jakiś odcinek, w którym popełnię jakieś gafy, w której mówię coś dziwnego. Bez błędu. Bezbłędnie. Bez błędu. Bezbłędnie. Bez wszystkiego i powtarzania wszystkiego. 15 razy. Prawie bym się przewrócił. Lecąc helikopterem. Jak ładnie świeci most. Niski mam ten pułap dosyć, ale mam wrażenie, że muszę zniżyć się jeszcze bardziej. Los Santos International Airport. Woohoo! Typiemy. Ile mi zostało jeszcze? Dopiero trzeci obszar? Halo. Wiesz, już tu jestem bardzo długo. O co chodzi? O co chodzi? Hey, hi, hello. Widzę kolejne kółko. Lecimy nad molo. Patrzcie, jak to koło ładnie świeci. Czy robi na was wrażenie? O, tak samo te światełka na kolejce górskiej. Ciekawe, kto to potem sprząta. Realnie w helikopter to ja tak średnio potrafię. Ale lecę tam na wprost. W lądowanie gorzej. Nie? Chyba się przestraszyli. Takie śmieszki i heheszki, że tak. Ale mam nadzieję, że po tym będę miał full popularności w klubie. Nie wiem, co mi to da. Może szybciej będę zapełniał safe i tak dalej, ale chcę zobaczyć, jak to jest. Chcę mieć to uczucie. Drodzy są przygotowania do tych wszystkich trudnych misji, tych wszystkich trudnych napadów. Więc trzeba korzystać z luźnego tutaj podejścia do gierki, póki można. Dobra, rozrzucamy ulotki. Uhu, 5 na 8. Dobra, teraz zawracamy. Zobaczmy na mapie w ogóle, co jest bliżej. Dobra, lećmy tak i potem z górki tylko będzie. Halo, nie stoimy w miejscu, panie helikopterze, pepki popterze. Odbiłem się. Zwiększona siła. O, ja się muszę tak dziwnie wspinać, serio? No serio? Dobra, ruszyliśmy z miejsca. Tak jakbym, nie wiem, skłócania sprintował w tym momencie. Tak 3-4 i... Osze. Przyspieszyliśmy. Oh yeah, buzardzik. Robi wrażenie. Ale czemu to jest buzard? A on ma w ogóle strzelanie jakieś? Nie ma broni. Ja tutaj wszystko bez broni mam robić generalnie. Spoko. Mili są, naprawdę. Bezbronny być? Robić tutaj misję jeszcze. Spoko. Bardzo spoko. Ale w sumie jestem super hero. Hero Ren. Tak sobie wmawiam. I to może jestem kuloodporny też. Hihi. Dobra, dajemy czadu, dajemy czadu. O nie. Powoli, powoli, powoli. Zostało ostatnie miejsce. Nie możesz wybuchnąć helikopterku. Peptipopterku. Przecież wiesz, jak się lubimy. Jeszcze tylko jedno miejsce. Dasz radę. Wierzę w ciebie. Już jesteśmy blisko. Właśnie teraz. 2,5 tysiąca hajsu. Pewnie paliwo kosztuje więcej. Wow, problem Bogdana do kontynuowania. Jasne. Jasne, jasne. Dobra, idziemy zobaczyć, jak ta popularność się zwiększyła, czy coś. Dobra, to dajemy czadu.
co ja mam zrobić z tym buzardem? No już wiem, co mam zrobić. Tu mam taki kolor spadochronów, ja już nie wiem, jaki miałem. Great job! Dobrze, że nie zauważył, że rozbiliśmy. Don't forget... Jo, tam. Oooo... Prezes, z który ląduje. No za co ta jedna gwiazdka? O nie! O, o. Ej! Easy. Dobra, szybko uciekam do klubu, żeby zobaczyć, jaka popularność. Panie ochroniarze, proszę nikogo nie wpuszczać. Tak jest, nikogo nie wpuszczamy. A w ogóle... Czekajcie, czekajcie. Jaka jest cena biletów? Koszt wejścia darmowe? Nie no, dajemy za stówę, co wy na to? Za stówę teraz wejście, teraz jesteśmy sławni i bogaci. Wiadomo, że boss. Nie do pokonania boss. Ale tłumy. I don't let you know. So, go work. Thank you. I ta muzyka w ogóle. Kolorki ładne, ale muzyka, której nie słyszymy. Halo. Proszę przepuścić mnie. Co to takie tłumy? Bardzo duże tłumy w ogóle. Tam takich nie widziałem. I nie mam na fulla tej popularności. Serio, tacy są. Chciałem poświętować już. Ale oni są tacy, że no nie ma. Nie mili bardzo, trudno. Trudno życie. Dzień dobry, mogę coś tu zamówić? Kakao poproszę. Wszystko mam bezpłatne. To to chcę. Dawaj. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Duże kakałko. Duże kakałko zamówione. Aż ją zlagowało. Tak, tak. Just kidding, ale jesteś śmieszna. Ile ci płac? Patrzcie, jakie duże kakao. Ja lubię kakao, w ogóle to patrzcie, jak tak się enter naciska, tak się wstrząsa z butelką. I... Uoo, a macie, wszyscy tutaj, bądźcie mokrzy. Od kakao. Kontrolujemy szampana. Znaczy szampana o smaku kakao. Tak, czyli kakao tak naprawdę, jak coś. Teraz. Jak goodbye boss, halo, halo, dawaj tutaj. Ja chcę Macbetha, teraz dam radę. Dam radę. Kakao Macbethowe. I kakao kakaowe tak naprawdę. Dawaj, 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 dawaj. Daj to kakao. Dam radę. No już wtedy... Przetrunkowałem kakao chyba, moi drodzy. Dobra, idziemy. Idziemy. Damy radę. Damy radę, idziemy pracować. O! Nie daliśmy rady. Wow, ale się obudziłem tutaj. Fajnie, dobra. Nie ma co. Nie dali tyle, ile tam mamy. Ale weźmy chociaż ten hajs. Otwieramy safe. W ogóle bym nie pomyślał, że tu jest safe, nie? Nie ma w ogóle żadnego... Żadnej szparki, żadne powietrze nie ucieka. Zabieramy całe maneje. I tam jest figurka w ogóle moja, tego stroju, co mam. 88 tysięcy, no prawie 9, dobra. Myślę, że to tyle, zasoby się robią, wszystko się tworzy. A my... Tutaj jesteśmy, patrzymy, łamiemy czwartą ścianę. Dobra, może z tego miejsca złamiemy czwartą ścianę. Dobra, łamiemy czwartą ścianę. I tak, do was mówię. Nie, do was. Do was. Do was, nie, dobra. Także myślę, że tym akcentem niesymbolicznym, nieukradzionym skończymy ten odcineczek, a wy możecie zostawić łapkę w górę, subika z dzwonkiem i komentarz dla zasięgu, żeby rozwinąć ten kanał jeszcze bardziej. A ja ze swojej strony dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Can't stop.